Niedoczynność przysadki to stan chorobowy związany z niedoborem jednego lub kilku hormonów przysadkowych, co w efekcie skutkuje wtórną niedoczynnością hormonów obwodowych, czyli tarczycy, nadnerczy, jąder lub gonad. Rozróżniamy izolowaną lub wielohormonalną niedoczynność przysadki. Najczęściej spotykane przyczyny niedoczynności przysadki to guzy przysadki bądź guzy mózgu umiejscowione w okolicy przysadki, uciskające przysadkę, zawał przysadki, limfocytowe zapalenie przysadki, ziarniniaki, urazy, stany po zabiegach neurochirurgicznych i radioterapii, choroby zakaźne, np. gruźlica, kiła czy grzybice. Objawy zależą od rodzaju i stopnia niedoborów i mogą dotyczyć niedoboru hormonu wzrostu, niedoboru gonadotropin, tyreotropiny oraz kortykotropiny. Zwykle niedoczynność przysadki zostaje zapoczątkowana niedoborem hormonu wzrostu, do którego dołącza się niedobór gonadotropin, następnie niedobór TSH, ACTH i na końcu prolaktyny. Leczenie polega na uzupełnianiu niedoborów hormonalnych.